Rozdział ósmy. Royal Sussex zaściela trupem 593. Wieczorem 15 lutego poszedł Royal Sussex na wzgórze 593. Nieprzyjaciel był tak blisko, że wyszli bez rozpoznania. Nam też nie pozwalają na patrolowanie, pomyślałem. Niedoceniono terenu. Czołowa kompania uwięzła na rozpadlinie nierozeznanej na mapie. Na zajutrz. uderzyli już całym batalionem. Obeszli rozpadlinę, uderzyli na wzgórze. Pan wie od Amerykanów, jak ich tam zdziesiątkowali Niemcy? A Przecież to nie była ich główna pozycja obronna. A wówczas główną pozycją obronną była przeprawa przez Rapido. W tym natarciu były to już najeżone bunkry, powiązane siecią ogni. I są, pomyślałem sobie bo przecie Niemcy siedzą na 593, a nasz trzeci baon karpackiej leży przed ich pozycjami i warczy. Wyczerpali granaty i odpłynęli, zostawiając dwunastu oficerów i stu trzydziestu szeregowych. I wówczas zluzowaliśmy ich my, radź Putana Rifles.